Witam kolegów hodowców. Podglądam tutaj gołąbki. Pokazywałem, jak umieszczałem tutaj parkę syna 901 razy linia sztol. 901 była ze sztolem sparowana. To jest ta moja najsłynniejsza samica rozpłodowa. O, wchodzi sobie tam i paruje go z mulemanską. 20. rocznik. To jest super samica rozpłodowa. Była z starym Van Loonem sparowana przez parę lat. No ale ze względu na wiek nie chcę dwóch starych emerytów mieć razem sparowanych. Ona jest 2010 rocznik. Dałem jej tutaj, żeby też i córka miała przyjemność z tego. Takie stare samice ja dopiero teraz zaczynam parować, ponieważ wcześniej uważam, że to nie ma sensu ze względu na to, że jest zimno i one no, mają wigor mniejszy, żeby ich nie marnować. Z tego co wiem, to jak koledzy takie stare samice za szybko parują, to potem są jajka czyste i problemy, a jak ma raz jajka czyste, drugi raz jajka czyste, wyniesie się samica, tylko marnowanie jakby takiej samicy trochę. W każdym razie cieszę się, bo jak widać samczyk ją woła i się sparowały razem. Ona była też Van Loony, były też parowane ze sztolami, fajnie to wyszło. Więc to, że on jest z krzyżówki 901 razy sztol, to fajnie pasuje do tej krwi, bo z niej dzieci ze sztolami fajnie wychodziły. Także tu akurat Van Loona nie będzie w tym połączeniu. A mówiąc o jej dzieciach, to wnuki już robiły mi dyplomy, drugi tytuły lotników oddziału, drugiego lotnika oddziału, to mówię ogólnie tam czołówka lotników na młode czy stare. Dzieci bezpośrednio z niej czołowe konkursy z lotów 700-800 km. Jej syn z 1000 km Bruksela, tam był nagrywany na filmiku, także super. Także wiele, wiele, naprawdę wiele jej dzieci wspaniale mi latało na wszystkich dystansach, poczynając od lotów młodych. Wnuki bardzo dobrze z niej latają, właśnie po jej córkach, po jej synach. Bardzo dużo tych gołębi mam na rozpłodzie. Więc taka naprawdę super wspaniała samica rozpłodowa. No i dostaję tutaj samczyka 15 rocznik, też nie z byle jaki. Syn 901, syn starego sztola. 901 była ze starym sztolem. Tak to dobrałem w parę. Wołają, sparowały się. Także będą jajeczka, jest nadzieja na to. A na górze biały i też sztolka z ludoklasensów i biały. Także tak wyglądają. Koledzy pytali mnie też w komentarzach o moją starą 901, czy ją jeszcze mam. Więc tutaj pokażę moją 901. O, tu ma samczyka, z której jest parowana. A tu jest moja babcia. Chodź. Teraz obrączkę. Babcia, pokaż. Pokaż się. Ej, nie chcę cię męczyć. 901 stara. O. Widać? O, biedaczka. Teraz mi sam jest od ciebie uciekł. Oj. Tu zamknięte. Zamknięte, żeby mieć pewność, że ją podepta, zapłodni i że dzieci będą, znaczy dzieci jak jajka będą, to na pewno będą po niej, ale chodzi też o samczyka. To jest moja przepiękna, stara 901. Najwybitniejsza, czy jedna z dwóch najwybitniejszych samic na moim gojemniku rozpłodowym, bo nie ma co, 901. Super wybitna samica rozpłodowa, dołączyła do niej Szalona, super wybitna samica, stara Grytka, 2010 rocznik i wspomniana mulemanska i jeszcze jest sztolka. Powiedzmy tych 5 samic rozpłodowych to zdecydowanie podstawa, to co się na moim gojemniku znajduje. Po każdej mam
kilkanaście dzieci. No, takie samice to jest skarb po prostu. 09 rocznik, 11 lat. Akurat ja w 2010 roku zacząłem samodzielną hodowlę, a ta została jakby zakupiona wcześniej. Dokładniej mówiąc, została przywieziona z innymi gołąbkami w prezencie od Tadeusza Pałki, 2009 rok. Tak wyszło. No i jest u mnie do tej pory w hodowli i co roku korzystam z jej walorów rozpłodowych. Daje wspaniałe dzieci, wspaniałe gołębie do lotu. Dużo, mnóstwo gołębi już wydała fajnych. Część nawet jej dzieci już też nie ma tych fajnych, też nie ma co. Zdarzyło się, że się też zgubiły, super leciały, ale niestety poległy też na lotach. Też się tak zdarza. No nie wszystko leci i nie wszystko też dobre przeżyje. Dobre też się gubią. Także to jest moja najwybitniejsza samica. O, i tutaj koledzy pytali o nią, czy mam moją starą 901. Tak, stara babcia jest. Ma się dobrze. Super kondycji, super oczko. No, już jej nie denerwuje. O. Także tak wygląda moja wybitna samiczka. Dobra, idźcie już. A, tutaj przy okazji pokażę nowy narybek, który łączę. To jest samiczka od Tadeusza Pałki. Nabytek niedawny. Tu samczyk oryginał od Arka Bittnera. Także stary 20 rocznik. Także też super, super fajny gołębi. No i młoda samiczka Tadeusz Pałka przywieziona w zeszłym roku w sierpniu, o ile dobrze pamiętam, była pokazana tam na filmiku. Mam rodowód, ale aż takich nie studiuję, żeby pamiętać, z czego się wywodzi. To już jest nieistotne. Ważne, żeby wydawała dobre młode. Może będzie nową podstawową samicą rozpłodową, może znaczy aż tak nie potrzebuję, żeby mam na czym bazować, ale po prostu zostanie dołączona do tych gołębi, czyli dzieci na przykład do 901 zostaną dołączone. No zobaczymy. Krzyżówka, trzeba coś nowego sprowadzać, próbować. Także mam tu takie gołębie, taką parkę. Mam nadzieję, że przyniesie mi po prostu jakieś sukcesy w tym sezonie. No, teraz już powoli czas przychodzi. Za niedługo będą jajeczka, jeszcze nie ma, więc gołąbki się tutaj na rozpłodzie parują. Ona jeszcze akurat nie miała jajek. Niektóre zdążyły mieć jajka, to zabrałem i podłożyłem pod gołębie lotowe. A tutaj tak się wydaje, że będzie taki w miarę no, równy, wyrównawny lęk młodych kolejnych. Z takich ciekawych par już ma teraz jajeczka drugie stary Van Loon. I on oczywiście naparowany jest na córkę 901. Także linia 901 tu się będzie mocno przewijać. Tutaj kolejna ciekawa parka. Samiczka jest to córka szaleńca. Oryginał i szalonej. Naparowana na syna 901. Także mam zrobione takie parki na tą rodzinę i mam nadzieję, że wydają mi fajne gołębie. Tu z kolei jajeczka ma wnuk szaleńca, ten, który był 15 na wystawie ogólnopolskiej w kategorii F, drugi w okręgu Bielsko-Biała, naparowany na córkę Van Loona. Na córkę tego, oto, tutaj przystojniaka.